Kończymy 28. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jako ostatni na boisko wyszli piłkarze Piasta Gliwice i Zagłębia Lubin. Gospodarze na zwycięstwo czekają od 12 marca, a więc od razu, od pierwszego gwizdka biorą się do roboty. Arkadiusz Pyrka w polu karnym. Pyrka i dobra interwencja Sokratisa Diudisa. Bramkarz Zagłębia Lubin nie dał się zaskoczyć. Patryk Dziczek w pole karne, gdzie jest piłka pod nogami Jakuba Czerwińskiego. Nie ma jednak gola dającego prowadzenie drużynie prowadzonej przez Aleksandra Wukowicza. Teraz aut dla gospodarzy. Patryk Dziczek wprost na głowę Piaseckiego, ten do Amejo. Świetnie Diudis i dobitka Jakuba Czerwińskiego. I Piast prowadzi 1-0. Były dwa ostrzeżenia w wykonaniu Piasta Gliwice, a za trzecim razem był już konkret. Pierwszy gol w tym sezonie Jakuba Czerwińskiego. Jeszcze wyściskany chłopiec z młodzieżowej drużyny Piasta i można było grać dalej. Znowu aut i znowu Patryk Dziczek, Jorge Felix, piłka w górze, Czerwiński, ogromne zamieszanie, Fabian Piasecki wpycha futbolówkę do siatki. Jest chwila zwątpienia, ale ostatecznie sędzia Kwiatkowski pokazuje na środek boiska. Dwa auty, dwa gole, to był dziś zabójczy dla Zagłębia Lubin stały fragment gry. Piłka wtoczyła się do siatki między nogami Sokratisa Diudisa, a dla Fabiana Piaseckiego to drugi gol w tym sezonie i drugi w barwach Piasta. To już druga część gry i wciąż w natarciu gospodarze Zagłębie bez choćby jednego strzału w kierunku bramki Piasta. Tu uderzenie Pyrki, uderzał zewnętrzną częścią stopy tuż nad poprzeczką. Zagłębie próbowało wyjść z akcją, ale Piast nie zamierzał na to pozwolić. Znowu Pyrka. Arkadiusz Pyrka zagrywa do Grzegorza Tomasiewicza. Tomasiewicz gdzieś z 20 metrów świetnie broni Diudis. I teraz fatalnie puduje Pyrka. Ogromna przewaga gospodarzy. Oni potrzebowali tego zwycięstwa, bo dawało im ono 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. W końcu Zagłębie, ławniczak do Dawida Kurminowskiego. Ostatnio napastnik Zagłębia jest w świetnej formie. 5 goli w 6 ostatnich spotkaniach. No, ale nie dzisiaj. 72. minuta gry. Miłosz Szczepański i znów poleciał Sokratis Diudis. Nie ma trzeciej bramki dla Piasta Gliwice. Końcówka tego meczu to moment, kiedy powoli do głosu dochodzą goście z Lubina. Piłka przeleciała całe pole karne Piasta Gliwice, ale nikt nie był w stanie jej skierować do bramki Placha. Teraz Bochar i w końcu celne uderzenie, ale takim strzałem raczej bramkarza Piasta Gliwice się nie zaskoczy. Piast Gliwice na drugie zwycięstwo w tym roku czekał od 12 marca i meczu z Puszczą, i w końcu są te 3 punkty, które można dopisać w tabeli. Jest awans na 13 miejsce, 32 oczka gospodarzy, Zagłębie jest o 2 miejsca wyżej i ma o 3 oczka więcej od Piasta Gliwice, który dziś wygrywa 2-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.